Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z holem zakupowym. Jest to hol kręcony teraz w pierwszych dniach listopada. Jest to hol taki bardzo, bardzo jesienny. Ja przez kilka pierwszych tygodni jesieni, czyli tak sobie powiedzmy we wrześniu. Tutaj w Szwajcarii było jeszcze bardzo ładnie, bardzo ciepło. Nie chodziłam na żadne zakupy, nie robiłam sobie żadnych zakupów jesiennych, żadnych takich przygotowań do zimy nie rozpoczynałam jeszcze, dlatego, bo pogoda była świetna. Ja mieszkam w mieście, w którym jest port, jezioro. Co prawda dalej widać też Alpy, ale no, powiem Wam, że aura była taka bardzo, bardzo, bardzo letnia przez cały czas, więc w ogóle nie robiłam żadnych zakupów. Potem w październiku no, pogoda już się zaczęła zmieniać. Przede wszystkim te piękne liście, które spadają z drzew. Ja uwielbiam taką atmosferę, więc to wszystko nakłoniło mnie do tego, żeby już zacząć się oglądać za jesiennymi rzeczami. Pojawił się jednak następny problem, czyli to, że nie miałam dużego budżetu w tym roku jednak. No, wydatki całe takie wakacyjne i w ogóle związane no, z prywatnym życiem, o którym za bardzo tutaj nie chcę mówić, jednak sprawiły, że nie mogę sobie pozwolić na duże zakupy, ale mogłam sobie pozwolić na szczęście na małe, za to konkretne zakupy. I teraz mam dla Was tutaj przygotowane no, właściwie trzy duże torby zakupów z produktami, które kupiłam właśnie w październiku, dosłownie w ciągu jednego miesiąca. Nie wiem, od czego zacząć. Myślę, że zacznę od tego, co ucieszyło mnie najbardziej. Nie, zacznę od pierwszej lepszej rzeczy. Tutaj w Szwajcarii mamy takie domy handlowe, na przykład w Genewie lub w Zurichu, w dwóch największych miastach w kraju, gdzie są takie main street bardzo wielkie, na których są butiki Chanel, Diora i w ogóle wszystkie najlepsze. Mamy tam takie domy handlowe, kiedyś to się chyba kiedyś mówiło towarowe nawet, kiedyś może nie było takich domów, nieważne. W Polsce w każdym razie nie ma takich luksusowych domów, a tutaj są dwa, jeden nazywa się Globus i chyba on jest taki bardziej niemiecki po prostu, szwajcarski, a drugi to jest Jemioli, typowo francuski. I ja właśnie zawsze, kiedy jedę na zakupy do Zurichu, a po prostu jeżdżę co jakiś czas, to odwiedzam te dwa domy handlowe i tam nie ma co prawda Chanel, Diora, na ulicy obok są te butiki, natomiast tam w Jemioli i w Globusie są marki takie jak Michael Kors, Donna Karan, Barbery, Marlboro, no teraz nawet Lacoste, no wszystkie po prostu takie powiedzmy średnio luksusowe, bo jeszcze nie takie naprawdę z najwyższej półki jak Chanel i Dior, bo dla mnie Chanel i Dior to jest po prostu półka taka nie do przeskoczenia. Natomiast już bardzo, bardzo drogie i bardzo luksusowe. To te wszystkie marki tam są. I ja tam zawsze jeżdżę i po prostu stoję z wywieszonym językiem, dotykam. Czasami coś odważy się przymierzyć i w ogóle marzę o tym, marzę i po prostu potem planuję zakupy już nie wiem do końca roku. Więc ostatnio jak tam byłam, zajrzałam sobie do Jemioli. Jemioli oczywiście to są domy luksusowe, więc oni dają wszystko bardzo ładnie zapakowane w torebkach, w pudełkach. Kupiłam sobie, ten kolor może teraz być straszny przy tej lampie, kupiłam sobie bardzo luksusową dla mnie przynajmniej rzecz. I powiem Wam, że zdecydowałam się, to nie było tak, że wyczekiwałam i sobie zbierałam i wiedziałam, że o, pojadę to sobie kupię i się zastanawiałam 10 dni. Nie, kupiłam sobie to po prostu z marszu, jak tylko to zobaczyłam. A tutaj Wam pokażę na samym początku, wszystko jest sobie w bułkę zapakowane, na samym początku o co chodzi. Tutaj jest certyfikat Armani Jeans. Tutaj są wszystkie informacje na temat produktu, a tutaj jest jeszcze taki dodatkowy certyfikat też. Taka karta włoska. To właściwie jest takie wytłaczane, takie ma znaki wodne, jak gdyby, że to jest autentyczne. No i tutaj mój pierwszy taki jesienny must have, czyli mój szal. Moja chusta właściwie. To nie jest zimowy szal, to jest jesienna chusta, która bardzo mi pasuje do mojego tegorocznego trencza. Muszę Wam zrobić po prostu outfit, żebyście ją dobrze zobaczyli. Ona tutaj, to jest taka polka dot. To jest beżowy kolor, taki ja wiem, taki kafe latte trochę. Tutaj ma takie różne wzorki, bardzo, bardzo fajne. Ma też jeden wielki napis Armani Jeans właściwie, to się mogę Wam pokazać. I jest bardzo, bardzo miły w dotyku. Ja nie czytam, jaki tam jest skład. Wiskoza. 55 wiskoza i 45 wool. No i tutaj to jest wszystko. On jest bardzo, bardzo, bardzo duży i naprawdę no, żeby go zaprezentować, to tylko w jakimś outficie. Więc to był mój pierwszy taki zakup, z którym troszeczkę popłynęłam. Nie wiem, czy Wam mówić cenę. No, on kosztował 112 franków.
Nie wiem, ile teraz frank kosztuje, nie mam pojęcia, no między 3,5 a 4 zł, coś takiego. Więc trochę sobie wydałam, ale myślę, że nie będę w przyszłości, w najbliższej przyszłości kupować żadnych innych chust ani szali, a zwłaszcza ten kolor jest bardzo uniwersalny, bo to jest czerń z takim ciemnym beżem, więc on mi będzie do wszystkiego pasować, nawet w przyszłym sezonie. Na tych samych zakupach, wtedy jak tam pojechałam, odwiedziłam też taki sklep. Pierwszy raz nim byłam, to był taki sklep Bongin, nie wiem jak to się nawet czyta. Brunswick Group, czyli coś tam bardziej po niemiecku. Mają też stronę internetową, tutaj widzę, jak chcecie, to mogę wam napisać. Weszłam tam w ogóle tak przez przypadek, bo już wszystkie sklepy się zamykały, tam są sklepy do 17 tylko czynne, to była sobota, więc wszystkie sklepy się zamykały i tak patrzę, jakieś takie w ogóle fajne marki i wchodzę, patrzę, a tam Chloe i co tam jeszcze było, Barbery chyba, no w każdym razie jakieś takie, a i było jeszcze Tory Branch. I patrzę sobie, Boże, pierwszy raz widzę te produkty na żywo i tak, o ja, ale super. I tak sobie poglądałam, popatrzyłam sobie na buty, bo to oczywiście piekielnie drogie, bo tam po 300 franków od Tory, no to fajna cena za balerinki, oczywiście. I poszłam na górę, na dział bardziej młodzieżowy, a tam patrzę, stoisko, w ogóle bardzo duży taki kąt, marka Jacobsa. No to, o Boże, to ja już nic nie chciałam sam tu wychodzić. I kupiłam sobie, też dostałam w ładnym pudełeczku, gdzie to się otwiera, jejciu, tu się otwiera, w ładnym pudełeczku kupiłam sobie kolczyki w kolorze złota, no bo to nie jest prawdziwe złoto, w woreczku od Marka Jacobsa. Nie dostałam do tego żadnego certyfikatu i powiem wam, że już nie chciałam Mark Jacobs, nie chciałam się pytać dodatkowo o certyfikat, bo ja widziałam, że oni na pewno nie dają do takiego małego, takiej małej drobnostki certyfikatu, bo po prostu tego nie mają, tak samo jak oryginalnych pudełek, tak? Do nich to wszystko przychodzi hurtowo, na pewno ze Stanów zamawiają. Są tutaj też na takim papierku od usztywnieniu, tutaj też jest wszystko. Wzór Marka Jacobsa, bardzo fajne są tutaj z tyłu zapięcia, nie wiem czy to widać, pewnie nie widać, no one są po prostu takie bardzo, bardzo grube, są bardzo fajne. I to są serduszka złote z napisem Mark Jacobs Mark. Nie, Mark Barry, Mark Jacobs, tak. Bardzo, bardzo fajne. One, pokażę wam na zdjęciu i w jakimś outfitie, one są takie całkiem duże i naprawdę mi się podobają. Po prostu do mojego złotego zegarka, Michaela Korsa, taki Mark, to jest coś świetnego. I one kosztowały 62 franki, czyli to dla mnie, według mnie naprawdę to jest tanio. 62 franki, no to ujdzie. Dalej. To będą... Może tak, jedyny zakup, jaki kupiłam sobie taki naprawdę jesienny, taki jesienny, to jest kapelusz. Kupiony w H&M-ie za całe, teraz sobie popsuję włosy, za całe 5 franków, czyli to jest gdzieś między 15 a 20 zł. Mam nadzieję, że u Was też one były. Teraz Radka chodzi w takim bardzo podobnym, tylko jej jest, nie wiem, z jakiegoś innego sklepu na pewno jej, tylko nie pamiętam z jakiego. No i ja go bardzo, bardzo lubię. Bardzo go lubię, uwielbiam go, tylko za bardzo go nie mam kiedy nosić. Ale jest przepiękny, fikuśny, taki o. No tak nie można, tak można. Mam nadzieję, że się poprawię i nakręcę wam jakiś outfit, to wtedy zobaczycie, jak ja tam właściwie wyglądam. Bo kolor jak taki karmelowy, jak najbardziej mój, uwielbiam go. Poza tym, no właśnie, kupiłam coś, co bardzo duży wpływ ma na mój rozwój i w ogóle na YouTube'a i na mojego bloga. Coś, co nie pozwala mi normalnie swobodnie pisać na moim blogu, bo ma klawiaturę tą dotykową. Kupiłam sobie, tadam. Po tym, a jeszcze może takie małe słowo wstępu, po tym jak mi się rozwaliły przez 3 lata, kupiłam 3 laptopy. Tak to można skrócić, tą całą historię. Po prostu 3 lata temu kupiłam sobie jednego laptopa. To był laptop za, nie pamiętam nawet, to był chyba jakiś Samsung. Za taki ten już mały, taki 12 czy 10 cali. Kupiłam go za 1200 zł w jakimś Euro RTV AGD. Rok później, rok i chyba 2 miesiące, musiałam wymienić komputer, dlatego bo tamten mi się rozwalił. Upuściłam go, idąc z nim po domu. Upadł mi z normalnej wysokości, tak go trzymałam na wysokości tutaj dekoltu. Upadł mi na podłogę, na panele i się rozwalił cały monitor. Uznałam, że nie ma się go co tam naprawiać. Zresztą też nie miałam czasu, bo miałam taką sytuację, że wyjeżdżałam za kilka dni dosłownie do Szwajcarii.
I nie mogłam sobie czekać, nie mogłam sobie pozwolić na to, że go będę naprawiać i będę czekać na odbiór. Więc nawet już się tam nie interesowałam, uznałam, że naprawię go kiedyś za jakiś czas. I poszłam od razu, kupiłam drugi za kilka dni. Kupiłam drugi, to był już Asus chyba. On u mnie leży gdzieś tutaj w szufladzie. Kupiłam tego Asusa za jakąś naprawdę bardzo podobną cenę. Ja nawet nie wiem, on kosztował 1000 zł, może on był nawet tańszy. Jakieś 890 albo 990, coś takiego. Kupiłam go. No i co mi się stało miesiąc temu? Tak, rozwalił mi się ekran. Tym razem było to uderzenie. No i byłam zmuszona tutaj zamówić sobie coś nowego i tym razem padł pomysł na to, że może ja sobie powinnam w takim razie kupić teraz tablet. No i ja na początku byłam bardzo sceptycznie nastawiona, bo dla mnie tablet to było urządzenie, które fajne jest do jazdy na rowerze. Dosłownie zawsze sobie to wyobrażałam tak, że no jak będę miała troszeczkę luźnej kasy, to sobie tam kupię jakiś tablet, biały koniecznie, kupię sobie rower stacjonarny i będę sobie jeździć tutaj w ogrodzie zimowym, bo ja mam to obecnie mieszkanie z takim... pokazałabym Wam nawet, z balkonem, który jest przeszklony. I nawet tutaj sąsiad właśnie ma taki fajny układ, że ma postawiony rower stacjonarny na tym balkonie i on pewnie tam cały czas popyla jeździ. I ja tak właśnie bardzo chciałam, bo ja uwielbiam jeździć na rowerze, a jeszcze bardziej lubię jeździć na rowerze stacjonarnym zimą. Więc ja sobie wyobrażałam zawsze siebie tak, że wieczorem wskakuję na ten rower stacjonarny, jadę, popylam i przed sobą mam zamontowany tablet i oglądam YouTube'a. Oczywiście na słuchawkach. I z tym się tylko kojarzył tablet. No i teraz skusiłam się na zakup tabletu. Jednak, a nie mam jeszcze roweru. Ale kupiłam sobie najnowszy tablet Nexus 7 firmy Google i Asus. To jest takie połączenie. Ja myślę, że większość dziewczyn, które ogląda mnie teraz na YouTubie, nie ma pojęcia, o co chodzi i co to tak naprawdę jest. Natomiast już tacy faceci jak mój partner i generalnie w ogóle faceci wiedzą, co to jest. To jest najnowsze urządzenie wydane właśnie przez Google. Firma Asus to dla nich od strony technicznej zrobiła, natomiast Google za tym siedzi całkowicie, jeżeli chodzi o tablet, o całe to, co jest w środku tego pudełka. Pudełko Wam tego pokazuje, tak? Zrobię Wam recenzję tego produktu, dlatego, bo po polsku jest bardzo mało tych recenzji w internecie, a już w ogóle nie ma recenzji robionych przez kobiety. A to moim zdaniem, a tutaj jest, to jest przekąt na 7, więc to jest mniejsze niż te wszystkie takie z jabłuszkiem. Więc moim zdaniem taka recenzja kobiety jest jak najbardziej potrzebna na YouTubie, dlatego, bo to jest urządzenie dla kobiet moim zdaniem, tylko i wyłącznie dla kobiet przede wszystkim. Słuchajcie, od kiedy mam ten tablet, moje życie się zmieniło, moje życie jest takie milsze, jest lepsze, naprawdę moje życie się stało lepsze, jeszcze bardziej lepsze niż było. Dlatego, bo ja sobie wszędzie, gdzie sobie jestem i co fajne jest jeszcze w tym, że jak skorzystacie ze środków transportu publicznego, to jak ja sobie to wyobrażam, że będę jeździć na zakupy do Zurychu, to po prostu sobie siadacie, tak? Pykacie i wszystko tam macie od razu. To wszystko jest, ja Wam pokażę, może nie mam tu nic takiego bardzo prywatnego, więc Wam pokażę moją tapetę. Teraz mam akurat spadające liście, tego pewnie nie będzie widać. Ale to, że on się po prostu mieści tak w jednej dłoni, że jest mniejszy od tego tabletu najsłynniejszego z jabłuszkiem, to, że w ogóle no, pierwszy raz korzystam z czegoś, co jest takie naprawdę, jakby to bym powiedzieć, no, na wysokim poziomie, wysokiej jakości, jeżeli chodzi o sprzęt komputerowy, a po prostu jednym dotykiem palca mogę sobie zrobić milion rzeczy i po prostu tutaj już mi się wszystko od razu uruchamia i tego YouTube'a po prostu tak sobie tylko pykam do dołu, do góry i jest coś fajnego, to po prostu przekonałam się. Wcześniej oczywiście miałam do czynienia z tym, z iPhone'em, natomiast przekonałam się, że to jest coś dużo lepszego i dużo fajniejszego i teraz moje życie jest bardzo, bardzo przyjemne, zwłaszcza te jesienne wieczory, kiedy sobie siedzę i pykam. Więc bardzo Wam polecam, jeszcze raz Wam pokażę, tak wygląda. Tutaj mniej więcej. No i zrobię Wam recenzję, obiecuję. Więc to jest rzecz, która była no, dość droga. Ja teraz nie pamiętam tej ceny. Ona oscylowała między 399 chyba franków. Ja nie wiem, ile on kosztuje w Polsce. Trzeba założyć, że kosztuje około 1000 zł. Jest tańszy od tego tabletu z jabłuszkiem, natomiast moim zdaniem jest no, dużo, dużo, dużo fajniejszy dla kobiet. Jest dużo bardziej lekki, dużo bardziej taki opływowy. Mieści się w jednej naszej małej kobiecej dłoni i naprawdę polecam Wam. I tak sobie patrzę, że zostało mi mało czasu, jeśli chodzi o nagranie, więc muszę się śpieszyć. Przepraszam Was bardzo. Zostało mi już tak naprawdę mało rzeczy. Chciałam Wam powiedzieć, że podczas tych wszystkich tygodni, kiedy chodziłam sobie na zakupy, kupiłam sobie tylko jedno ubranie, dosłownie. Przepraszam, nie chcę Was okłamywać. Kupiłam sobie jedną rzecz, teraz dopiero mi się to przypomniało, jak tam spieszyłam. Kupiłam sobie jedną rzecz, ale jej nie chcę teraz umieszczać w holu, dlatego, bo ta rzecz jest taka super,
jest to moja kurtka zimowa, że ona zasługuje na zupełnie osobny filmik, dlatego powiem, że będzie bardzo dużo pytań i szczegółów i zresztą nie ma takiego filmiku na YouTubie z tym modelem kurtki, a ta kurtka jest wyjątkowej firmy i jest wyjątkowa, więc muszę zrobić osobny filmik. Ale chcę Wam pokazać tylko jedną rzecz oprócz tej kurtki, jedno ubranie, które sobie kupiłam. To jest taka koronkowa tutaj u góry i tutaj, no wiadomo, w najmodniejszym kolorze tego sezonu bluzka kupiona na wyprzedaży, jeszcze takiej po letniej trochę, jesiennej pierwszej wyprzedaży z Tailey Wailey, chyba za 10 franków dosłownie i to jest jedyne. Przestałam kupować ubrania. Nie wiem, jak to się stało, zaczęłam inwestować w dodatki, w jakieś takie inne rzeczy, a zupełnie ubrania zeszły dla mnie na dalszy plan. Poza tym kupiłam sobie kopertówkę w H&M-ie. Nie pamiętam, za ile ona była. Myślę, że 25 franków, czyli tak no niecałe 100 zł. Jest bardzo, bardzo, bardzo fajna. Miałam okazję z niej już korzystać, bo po prostu potrzebowałam taką klasyczną kopertówkę dużą, bo szłam na koncert muzyki klasycznej. Pierwszy raz, słuchajcie, zdarzyło mi się coś takiego, że wzięłam numer telefonu sama od chłopaka, od faceta i go potem zgubiłam. A szkoda, bo poznałam bardzo fajnego polskiego tutaj u mnie w mieście, a w Szwajcarii poznałam bardzo fajnego młodego krzypaka z Polski, Dawida albo Daniela, Daniela chyba. To już było kilka tygodni temu, więc trochę nie pamiętam. Daniela, który na stałe mieszka w Berlinie. Daniel, jeżeli będziesz mi kiedyś oglądać, to kurczę, zadzwoń do mnie. On nie ma mojego numeru, ja miałam jego numer i potem miałam opuścić sygnał jakoś tak i ten numer mi się po prostu skasował przy wyłączaniu komórki. Ona mi się rozładowała i potem nie mogłam do niego zadzwonić. I wiecie co? Ja wszędzie próbowałam znaleźć informacje, bo on grał na tym koncercie, występował, był tam jakąś gwiazdą. I wszędzie próbowałam go gdzieś znaleźć na fejsie, jakiś Daniel Skrzypak z Berlina i w ogóle. I nigdzie go nie mogłam znaleźć. I mam nadzieję, że kiedyś, ja w to wierzę, bo wierzę w prawo przyciągania. Daniel, kiedyś obejrzysz ten film i zobaczysz, że ja naprawdę Cię szukałam. Poznasz mnie po kopertówce. Żartuję. I tak, widzę, że już naprawdę muszę się streszczać, więc... Kupiłam jeszcze w tej Tailey Wailey jeden jedyny dodatek, taki no na szyję, który kupiłam w ogóle ever w tym sezonie, to są takie kolce. One były za 15 franków, ale no wiecie co, ja tego jeszcze razu nie założyłam, nie miałam po prostu okazji, ale mi się strasznie, strasznie podobają i ja wierzę w to, że będę je nosić. Są mega, mega modne i muszę je zakładać. Fajne, muszę zacząć. Oprócz tego kupiłam sobie coś, co wygląda tak. Słuchajcie, byłam w sklepie, zobaczyłam i sobie tak myślę, chciałam sobie kupić szczotkę. Znaczy, no, musiałam kupić, nie sobie, ale miałam kupić szczotkę i tak patrzę. I wróciłam do domu, internet w ogóle, wszystkie sprawy posprawdzałam i możecie sobie sprawdzić. Słuchajcie, sprawdźcie sobie, co to jest Brown, szczotka jonizująca i wtedy zobaczycie, co sobie kupiłam, bo ja już teraz nie mam czasu, żeby Wam opowiedzieć. A teraz jeszcze najważniejszy zakup z Globusa, czyli z tego dużego, takiego luksusowego domu, tutaj z Zurichu. To jest moja pierwsza torebka od Donny Karan. I słuchajcie, musicie mi bardzo, bardzo wybaczyć, ale żeby zobaczyć tą torebkę, musicie obejrzeć mój następny filmik. Zdradzę Wam tylko może kolor. Tak delikatnie, tam jest złoto i jest karmel. I to jest prawdziwa skórzana torebka, więc od Donny Karan. Więc bardzo Was przepraszam, ale ja po prostu widzę, że tutaj zaraz mi się skończy nagrywanie w kamerze. Pokażę Wam jeszcze tylko następną rzecz, która też może być moją zapowiedzią następnego haulu, czyli torba z The Body Shop. Duża torba, czyli duże fajne zakupy. Dostałam taki bardzo, bardzo ładny prezent od mojego partnera. Nie wiem, czy to u Was w Polsce, pewnie jest. Chociaż zaczekajcie, czy Wy macie w Polsce Body Shop? O, Roxy, ale za okup. Nie macie w Polsce Body Shopu, więc u Was tego nie ma. Więc to jest pan ciasteczko, widzicie? Jeden wielki. Pokażę Wam zawartość, pokażę Wam wszystko, co jeszcze kupiłam, czyli dosłownie kilka rzeczy w następnym filmiku. A teraz myślę, że nakręcę go tak naprawdę za kilka dni, bo teraz muszę się jeszcze ogarnąć, więc pozdrawiam Was na razie bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że Wy też robicie jakieś porządne zakupy, że nie kupujecie ciągle tych samych drobnych rzeczy w Primarku, których potem nie nosicie i które Wam po prostu zawalają Wasze szuflady, Wasze półki, Wasze jakieś tam boksy w szafie, tylko że robicie jakieś porządne, takie stabilne zakupy jak ja. I za tym idźcie i tego się trzymajcie, bo ja przez lata po prostu kupowałam jakieś pierdoły, które potem po prostu leżały, a teraz zmieniłam zupełnie taktykę, prawie w ogóle nie kupuję ubrań, stawiam na dodatki, stawiam na jakieś takie porządniejsze rzeczy i tego też Wam życzę. A póki co, no to pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie, trzymajcie się, pa, pa!